Podwójny jubileusz odbył się w zrewitalizowanej hali Muzeum Kolejnictwa. Zebrały się tu osoby związane w przeszłości lub obecnie z muzeum, reprezentanci parlamentu, samorządów, spółek kolejowych i lokalnych instytucji kultury. Zgromadzeni zostali zapoznani z historią i obecną działalnością obu muzeów, a nie ogranicza się ona tylko do patrzenia w przeszłość. Staramy się wciągnąć mieszkańców czy zwiedzających do zabawy. Stąd drezyna w Muzeum Kolejnictwa, w oparciu o którą, zresztą nie tylko, bo zawsze zapraszamy jeszcze innych drezyniarzy, organizujemy Mistrzostwa Pomorza w wyścigach drezyn ręcznych, ale też i przecież mamy wspaniałą makietę, pokazy 3D, oprócz tego organizujemy wystawy okolicznościowe. No, nasza sztandarowa impreza, majówka w parawozowni, organizowana zawsze 2 maja, także ta oferta jest dość bogata. Jeżeli chodzi o Muzeum Ziemi Kościerskiej, to oprócz ekspozycji stałej, którą cały czas gdzieś staramy się wzbogacać poprzez pozyskiwanie nowych środków, budowanie nowych ekspozycji stałych, jak ekspozycja Młodo Kaszubów, Muzeum Akordeonu też można zaliczyć do tych ekspozycji. Także jest tego całkiem sporo. Oprócz tego działalność wydawnicza. Przez te 10 lat wydaliśmy ponad 20 publikacji. Przez te 10 lat Muzeum Ziemi Kościerskiej zorganizowało 88 wystaw czasowych, które często trafiają też do szkół. Odbyły się setki lekcji muzealnych i setki konkursów, na czele z tym sztandarowym o zasięgu wojewódzkim pod hasłem Kaszubi wczoraj i dziś. Na co dzień pracownicy muzeum zajmują się też konserwacją eksponatów oraz organizowaniem imprez plenerowych, jak chociażby wkroczenie wojsk polskich do Kościerzyny. Dużo dzieje się też w Muzeum Kolejnictwa. To miejsce bardzo chętnie odwiedzają przyjeżdżający do Kościerzyny turyści. Jest z roku na rok lepiej, a w związku z tym, że szykujemy nową atrakcję, o dokładnie na 2 maja 2018 roku, spodziewam się jeszcze więcej zwiedzających. To jest ta kolej Liliputcia, która tutaj obok stoi, ona będzie tutaj w muzeum? Tak, planujemy ją uruchomić, mam już miejsce, już przygotowujemy, prawda, plan, oczywiście odpowiednie projekty, które będzie to prowadził nasz prezes Stowarzyszenia Skansen Parowozna Kościerzyna, pan dr Sławomir Grulkowski. W przyszłym roku na najmłodszych zwiedzających czekać więc będzie w muzeum opcja przejażdżki Liliputcią kolejką, składającą się ze spalinowej lokomotywy i doczepionych do niej wagoników. Póki co skład czeka na uruchomienie. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie 25 pamiątkowych medali osobom, które w szczególny sposób włączyły się w działalność muzeum. O tym, jak ważne są dla miasta kościerskie muzea, mówił burmistrz Michał Majewski. To są elementy, które przyciągają już nie tylko mieszkańców Kościerzyny i Pomorza, ale także bardzo duże rzesze mieszkańców Polski, a także Muzeum Parwozowni przede wszystkim, osoby, których i pasjonatów kolejnictwa, którzy chcą zobaczyć te ostatnie egzemplarze parowozów, wagonów i wszystkiego, co kiedyś tworzyło całe społeczeństwa, całą infrastrukturę. Wszystko było jednak przewożone kiedyś koleją. Nie było samochodów albo wozami konnymi, albo koleją. Możemy być bardzo dumni z tego, że Kościerzyna ma takie muzea, podkreślał senator Waldemar Bąkowski, który z sentymentem wypowiadał się o kolei. Kościerzyna ma tradycję. Tutaj funkcjonowała przez wiele lat parowozownia. Był to w tamtym czasie kiedyś dosyć duży węzeł w Kościerzynie. Były linie, były połączenie, było tutaj do Pszczółek z Kościerzyny. Pamiętam, jak do Gdańska do szkoły dojeżdżałem z Liniowa pociągiem. To były wspaniałe czasy, no, wspominam to z sentymentem, no, bo w ten czas człowiek był młodszy. Pamiętam, jeździło, parowozy jeździły, były jeszcze te stare wagony, nawet trafiały się tak zwane kowbojki, jak z filmów amerykańskich, z westernów. To były wspaniałe czasy. Kolej to była potęga. W wyjątkowym klimacie, w otoczeniu zabytkowego taboru, odbył się koncert członka zespołu Grzegorza Turnała, Michała Jurkiewicza i przyjaciół. Krakowscy muzycy są również pasjonatami kolei. Ta miłość do pociągów, która przekształca się także w piękne utwory muzyczne z tekstem o podróży pociągiem. Proszę zwrócić uwagę, ile w twórczości Grzesia Turnała dzięki nim się tam zdarzyło.
Ta twórczość jest sensem nadanym dzisiejszego spotkania. Oni cieszą się, że trafili ponownie do Kościerzyny, a my cieszymy się, że jest to zespół, który na co dzień gra w Krakowie, a jednak dzisiaj promuje nasze wartości, naszą lokomotywownię. Świętując jubileusz, dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej nie omieszkał przypomnieć o zbliżającej się kwestii na renowację zabytkowych nagrobków. To jedna z corocznych inicjatyw muzeum. Przecież niedługo 1 listopada, także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wspierania naszego wspólnego dzieła, że nasz cmentarz pięknieje, a z drugiej strony pamiętamy też o naszej historii, pamiętamy o tym, co zostawili nam potomni, bo tu już słusznie powiedziano, że ten, kto nie zna historii, nie wie skąd przybył i nie wie dokąd zmierza tak naprawdę, a to jest bardzo cenne przesłanie.